Siemaneczko, z tej strony Sil, a to oczywiście Polskie RPGowanie TV, czyli kanał, na którym dowiecie się, jak tanio kupić RPGa. Tak, bo właśnie taki jest temat tego odcinka, o czym prawdopodobnie wiecie z wielkiej miniaturki, opisu i w ogóle wszystkiego, więc... No, co będę gadał, po prostu zaczynamy. 10 tanich RPGów po polsku. 10. Szare szeregi. Słuchajcie, szare szeregi to taka gierka, mniejsza raczej, która mówi nam o losach szarych szeregów właśnie podczas powstania warszawskiego. Jest to gra z trudnymi wyborami. Z tego co pamiętam, to nawet nie jest tam potrzebny MG. Jest to dosyć specyficzna gra, którą możecie zdobyć gdzieś tam po internetach już za 25 zł. Więc jeżeli interesuje Was tematyka wojenna i nieco trudniejsze wybory, to jest to ciekawa pozycja do rozpatrzenia. 9. Adventures z wykrzyknikiem. Bez wykrzyknika nie kupicie. A mianowicie Adventures są dwie edycje. Macie pierwszą i drugą. Druga jest całkiem niedawna po polsku. I w zależności od edycji kupicie ją za w pierwszej edycji dyszka, w drugiej edycji 4 dyszki. Więc różnice są ponoć nie takie duże, ale jednak. Tak czy inaczej 4 dychy to też nie jest dużo. 8. Ósemka to Zamek Falkstein, czyli gra od Pondsmitha w dodatku w steampunkowym świecie pełnym konfliktów, w którym rozwiązujemy je przy pomocy kart. I kupimy ją za około 50 zł. 7. to... Psia krew. Burza psia krew. Czyli RPG, o którym już mówiliśmy w odcinku o bardzo mało znanych RPGach polskich. No i oczywiście psia krew to bardzo specyficzny RPG, w którym wcielamy się w takie trochę furasy. I są to psy, które walczą w świecie przypominającym Sin City. Takie, wiecie, sensacyjne porachunki, etc. Jeżeli kogoś kręcą takie klimaty, to jak najbardziej warto się zainteresować, a kupimy ten RPG już od 30 zł. 6. to Iron Space, czyli RPG, w którym wcielamy się w żołnierzy i nie tylko, w świecie, który jest tak na dobrą sprawę drugą wojną światową, przeniesioną do troszeczkę późniejszych czasów, bo do lat 90. w alternatywnej wizji rzeczywistości, gdzie kosmos jest wypełniony cieczą, a wszyscy pływają po nim w łodziach podwodnych, a Mars jest komunistyczny. Też dosyć porypane. Nawet swego czasu prowadziłem w tym kampanię. Jak najbardziej. Ciekawe do rozważenia. I można Iron Space'a zdobyć już od około 50 zł. Na pozycji 5, czyli już wchodzimy już niedługo na podium, ale jeszcze spokojnie. Na pozycji 5 jest oczywiście Cold City, czyli RPG, który może Wam przypominać Zeb Cthulhu, tylko jeszcze więcej nastawieniem na relacje, na zdrady, na ukryte intencje różnych członków drużyny. Bardzo dobrze zrobiona mechanika tych konfliktów, które się rodzą pomiędzy postaciami graczy i mechanika zaufania. Cold City to trochę alternatywna wizja świata, podobnie jak i poprzednio, tylko tym razem dzieje się to tuż po II wojnie światowej, w której zakładamy, że naziści robili troszeczkę niefajnych eksperymentów, które teraz wyszły spod kontroli i ktoś musi się tym zająć. Jako inspirację czy skojarzenie mogę Wam podać oryginalne dwa pierwsze filmy o Hellboyu. Powiedzmy, że mniej więcej to samo. I Cold City wyczaimy już za jedyne dwie dychy. Naprawdę tanio, a podręcznik jest fajny, mały, idealny. 4. Freeform Universal. Został wydany po polsku. Jest to mechanika uniwersalna. I to nie jedyna na tej liście. Ale słuchajcie, Freeform jest spoko, na podstawie jego został zrobiony Ohed, który też swoją drogą jest bardzo fajny, ale na razie jeszcze przy Freeformie. Można na podstawie jego naprawdę różne rzeczy poprowadzić. Jest dosyć prosty i można kupić dosyć tanio. Już od 40 zł. Na trzecim miejscu, już na podium, znajduje się Ohed. Tak, niektórzy by się spodziewali, że no jak Sil mówi o systemach RPG, to nie może zabraknąć Oheda. I to prawda. Mam pewną słabość do tego systemu, no bo krótka, mała książeczka. I w tej książeczce mamy za zaledwie 4 dychy naprawdę sporo fajnej treści, która wystarczy Wam do tego, żeby poprowadzić fantastyczne, heroiczne przygody w światach fantasy. Więc tak jak mówię, 4 dyszki i jest Wasz. Dobra. Dum, 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 dum. Drugie miejsce. Mówiłem, że Freeform to nie jest jedyna mechanika uniwersalna i faktycznie, któż mógłby inny się pojawić na drugim miejscu, jak nie Fatecore, który wyszedł całkiem niedawno po polsku. I co więcej, wyszedł naprawdę tanio. Teraz trochę podrożał, ale nadal możecie go wyczaić w bardzo okazyjnej cenie. Bo już od 50 zł i jest to co prawda troszeczkę więcej niż niektóre z innych systemów, które tutaj nadmieniałem, ale weźmy pod uwagę, że jest to bardzo gruby podręcznik, bardzo dobrze wydany, no i oczywiście jeden z bardziej popularnych na całym świecie. Zdecydowanie warto go wziąć pod uwagę, bo mówię Wam, 5 dyszek, a jest to jednak mechanika uniwersalna i możemy na tym poprowadzić naprawdę różne światy. Z zastrzeżeniem, że bardziej jednak bohaterskie, aniżeli mroczne i powiedzmy ciężkie do przeżycia. No i teraz pierwsze miejsce. Któż mógł być na pierwszym miejscu, jak nie? Fireball. Tak,
cóż innego mogłoby się powiedzieć na pierwszym miejscu? Jasne, to nie jest najlepszy RPG. Na pewno nie. Ma swoje wady i nadaje się do pewnego stylu grania. I na pewno jest bardziej pod krótkie kampanie niż długie. Ale słuchajcie, Fireball to nie jest jedna książka. Fireball to jest cała seria. Jest to około 20 RPGów. Wszystkie w cenach od 10, 15 do 20 zł. Mówię oczywiście o papierowych. Jak kupujecie używkę, bo teraz prędzej kupicie używkę, no to właśnie, gdzieś dyszka i tyle zapłacicie i macie. Co więcej, jeżeli interesuje Was sprawdzenie, czy ten Fireball w ogóle do czegoś się nadaje, to PDF-y są dosłownie za darmo. Więc cóż, brać i nie wybrzydzać, naprawdę. Darmowe PDF-y, więc sprawdzamy, co bierzemy. Sam podręcznik każdy, który Wam się spodoba, no możecie wyczaić, jak go poszukacie, za dyszkę. Jest ich sporo, są różne klimaty i są ze sobą kompatybilne. To jak takie polskie klocki Lego. Polskie możemy odczytywać i jako zaleta, i jako wada, ale słuchajcie, tak czy inaczej, jest to po prostu fajne, ciekawe, drobne, małe, można wszędzie zabrać, na jakiś biwak czy coś. Krótkie, proste, no i tłumaczyć tego długo nie trzeba. A odcinek a propos tworzenia karty postaci do Fireballa też mamy i zapraszamy do niego. Też prawdopodobnie link znajdziecie w opisie lub też na końcu tego filmu. Tymczasem to była nasza lista 10 tanich RPGów, które możecie wyczaić po polsku. Trzymajcie się serdecznie, to byłem ja, Sil, a to Polskie RPGowanie TV. Siema!